Cześć, tu Karolina. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kartki dziecięce, takie z jakby resztek papieru, powiedzmy. I kartkę na chrzest, którą właśnie skończyłam. Ten brokat tutaj pewnie jest jeszcze mokry. I papiery to jest ogólnie galeria papieru, czyli Paper Heaven Paper. I te dwa dodatki to jest z Craft O'Clocka. I stąd mi się wziął też ten napis, bo w tych dodatkach do tych papierów też taki właśnie był napis serce pełne miłości, ale on był za duży i mi tutaj nie pasował, więc sobie go wydrukowałam. Tutaj jest pudełko do tej kartki z rzeczy z papieru. Wszystkie bazy tutaj są z rzeczy z papieru. I ta kartka jest sztalugowa. I tutaj ta tekturka to jest z wycinanki, a pamiątka Chrztu Świętego jest ze skrapińca. Tutaj takie pręciki z papieru, liście wycięłam z tej kolekcji i użyłam tych nowych wykrojników z Fantasy Dice. Oba oczywiście musiałam tutaj wypróbować już sobie i są bardzo fajne. A tutaj zasłoniłam napisem, no ale i kwiatki to są wykrojniki z Paper Craft Passion. Craft Passion i tutaj jest w środku brokat i się tak mieni. Są też wstążeczki tutaj i perełki znowu. A tutaj tekturki są wyembosowane pudrem z wool. Vintage Champagne. Więc tak, to jest taka z takich jakby fajniejszych kartek. A kolekcje, powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakie tam były użyte, ale chyba coś z rajskim. No a to są właśnie te kartki dziecięce. One są głównie z resztek takich papieru, które mi zostały. Miałam dwa arkusze takiego papieru 20x20, takiego żółtego i tego w kropki. No a resztę to są takie ścinki. No i takich parę arkuszy 15x15 też miałam. Reszta to są ścinki. I tutaj i te dodatki i też miałam właśnie takie dziecięce ze zwierzętami, ze słodyczami właśnie i z takimi zabawkami. Pierwsza to jest z tekturką z magicznego kociołka, którą pokolorowałam brush markerami, wodnymi markerami. Także fajnie tutaj to przyjmuję i zrobiłam glossy akcent nosek i kwiatuszka i tutaj takie cekinki, te miałam, a tutaj zaczęłam szukać innego czegoś i znalazłam od Monlafi taką, też taki kwiatuszek, tylko mniejszy, więc jednak przykleiłam te cekinki, wycięłam pszczółki też. To też jest jeszcze taki 15x30 arkusz, taki z drzewkami. To jest mój ulubiony arkusz z tymi drzewami do tych dodatków. No, uwielbiam go. No, w ogóle tą kolekcję bardzo lubię, bo on ma takie żywe kolory. No i długo już ją miałam i chciałam ją zużyć. Bo tak te arkusze właśnie większe się niszczyły od ciągłego wyciągania i do takich pojedynczych projektów, jak wyciągałam, więc już chciałam jakby zaoszczędzić im tego żywota marnego i no wykończyłam je, powiedzmy. Zostało mi
zostały mi jeszcze takie ścinki, takie balony z liczbami. Tutaj jeszcze właśnie głównie napisy, no i parę tych dodatków. I to jest jeszcze arkusz z kopertami. No i widzicie, on tu już jest taki poknieciony. Więc już chciałam wykorzystać do końca te papiery. Więc to jest tak. Tutaj jest tak jakby, że chłopczyk myśli o tych słodyczach i one też są gdzie nie gdzie, tylko zrobione glossy akcent. I te napisy też są do tej kolekcji. Tutaj jest dziewczynka, też tutaj wszędzie gdzieś starałam się zrobić glossy. Tutaj się środeczki błyszczą, kokardka i serduszko. Także właśnie to jest ten jeden arkusz 20x20. Który tam się ostał. I one tutaj w kolejności nie są takie, jak powstawały, ale ta była pierwsza właśnie, bo miałam... Nie pierwsza. Ta była pierwsza. Bo miałam właśnie pełno takich paseczków z tej kolekcji 15x15, jak docinałam do tych kwadratowych baz, więc jakby najpierw chciałam się pozbyć tych drobnych elementów, które miałam, no a reszta to już jest właśnie to, co jeszcze z tego powstało dalej. Także ta jakby była pierwsza. Tu jest wykrojnik z... Creative Expression. Tak on wygląda. No i tutaj też jest świeczka. Ten lukier jakby zrobiony glossy akcent i króliczka oczy też są. Także to są takie no proste kartki. Tu jest już taka, która powstała pod koniec. Ma taką jakby ramkę u góry i na dole. Też tutaj się świeci. Glossy akcent. No i tak tutaj te zygzaki mi się skojarzyły z plażą, tak jakby. No, z takimi jakby falami, więc dodałam tutaj takie dodatki marinistyczne, tutaj też się błyszczy, tutaj te kółeczka, domek, te okno i kokardki i chmurki. I tutaj pod spodem właśnie jest ten papier z tych kopert. Ten 30x30 to był jedyny taki duży arkusz, który miałam z tej kolekcji. No i tutaj też właśnie jest ten arkusz z kopert i takie dzieciaki. To też jedna z ostatnich kartek, które powstały. I tutaj są enamelki z Empika w dwóch miejscach. I to też jest jeszcze z arkusza z tymi chmurkami. Tutaj taka całkiem prosta. Tylko naklejone właśnie ścinki, samochodzik i jeszcze dwie takie zabawki. Taka prosta, tu się już nic nie błyszczy w sumie. No tu mi może tak pusto jest trochę, ale już tak zostanie. I tutaj też jest taka kartka, która w sumie zostanie u mnie. Nie jest za późno, by znowu być dzieckiem, żeby mi przypominało, bo tutaj jest... takie tło już bardzo właśnie ścinkowe i tutaj jest jakby niebo. Tu są takie zygzaki, które miałam wycięte właśnie tak jak z tego arkusza, tylko że z drugiej strony był właśnie czarny, więc to jest czarne jako ziemia. Tu jest jakiś taki kwadracik też jeden, żeby pozaklejać dziury, więc bardzo mi się spodobało to takie
jakby dziecięce moje myślenie podczas procesu powstawania tej kartki, więc ona już tutaj ze mną zostanie. Te drzewka właśnie tutaj są, które ja bardzo lubię, i to jest też właśnie tęcza, słoneczko, grzybki też na tym arkuszu są, więc fajne są te dodatki bardzo. No ale już mam naprawdę długo tą kolekcję, chyba z 2 lata. I chciałam już, wiecie, zrobić miejsce też na nowe. No i ja sobie tak właśnie zbieram wszystkie takie ścinki, które mi gdzieś tam zostają. I tam jeszcze mam pełno, ale to też już osobno jakby trzymam. Tutaj jest taki arkusz z misiem, pociąg tu z tyłu i statek. I mandala, taka serwetka wycięta z wykrojnika. Ta też mi się bardzo podoba, taka czerwona, też się tu błyszczy. No i ten króliczek też jest fajny. I tutaj jest znowu taka leśna karteczka, dzik, jeżyk i lisek. Też jest słoneczko i tęcza, też tutaj widzicie, że się błyszczy. Także tak. Ta też mi się bardzo podoba. I to jest z kolei z takich narożników. Gdzieś coś musiałam jakoś tak śmiesznie wycinać, że zostały mi takie narożniki. I te narożniki były takie dosyć krzywe. Tutaj te jedne były bardzo ostre, te końce. Więc żeby nie było aż takiej różnicy, więc tak jakby założyłam po jednym narożniku na każdy, jeden na drugi. I tutaj miałam dziurę w środku, więc zakleiłam go takim płatem, zrobiłam radełkiem i zrobiłam na środku taką kompozycję. Tu jest żółwik, nosorożec i słoń. Także też mi się bardzo podoba. Niby ścinki, ale właśnie tutaj tego w ogóle nie widać. I tutaj jest taka jeszcze karteczka z fajerwerkami, dziewczynka z kopertą, też tutaj się tak błyszczy. No i tutaj ułożyłam sobie też takie paseczki, one nie były takie krzywe, ale ja sobie tak właśnie chciałam je ułożyć. Taka moja wizja artystyczna, no i też zabawki. Także tyle kartek, nawet nie wiem, ile ich tu jest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kartek z takich ścinek. I w sumie jestem bardzo zdziwiona, że aż tyle ich powstało, bo miałam 4 kartki, zrobiłam jednego wieczoru i właśnie myślałam, że to jeszcze taki, tutaj mam tak mało tych papierów, to może jeszcze z 2-3 zrobię i się skończy tak jakby te resztki, a po prostu już potem już mi się nie chciało. I robię, i robię, i robię, a tutaj końca nie ma. Więc właśnie ta zostaje tutaj ze mną na ścianie. No a ta reszta poleci. No i właśnie mam pełno takich ścinków. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, jakiś filmik właśnie z procesu, jak to u mnie wygląda, takie ścinkowe zmagania, oczywiście w przyspieszonym tempie, to dajcie mi znać, bo to jednak kilka godzin powstaje. Także postaram się Wam nagrać. Mam też nie tylko takie dziecięce, bo i mam z Lemon Crafta też właśnie takie ścinki z jakiejś kolekcji takiej niebieskiej. Także dajcie znać, jak coś to postaram Wam się nagrać i też jakby zmotywować się do zużycia tych ścinek, bo one już trochę leżą. A tutaj jednak właśnie jakby teraz miałam zapotrzebowanie na dziecięce kartki, więc to jakby musiałam zrobić.
parę, więc jakby poszło już taśmowo, no i fajnie się tak robi w sumie, bo jest szybciej niż takie taką, wiecie, na zamówienie pojedynczą kartkę. Jakby włącza się też taki bardziej kreatywne myślenie i nie wiem, każda jest inna, każda jest fajna. Także bardzo mi się to podoba. W tym filmie to tyle. Dzięki za uwagę, że obejrzeliście ten film. I do następnego razu. Cześć!